zobaczyć wirusa grypy, zdałbyś sobie sprawę, jak łatwo przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Jesteś przedsiębiorcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Działasz na terenie Dolnego Śląska? Potrzebujesz kapitału na bieżącą działalność? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. przygotowała ofertę pożyczkową w ramach środków Post Jeremy. Oferta obejmuje pożyczki do 100 tysięcy złotych na dowolny cel oraz do 250 tysięcy złotych na cele związane z produkcją. Oprocentowanie od 2,83%. Prowizja maksymalna 3%. 0 zł za wcześniejszą spłatę. 0 ukrytych kosztów i produktów powiązanych. Gwarantujemy przyjazne kryteria weryfikacji, bezpłatną pomoc w uzupełnianiu dokumentów, indywidualne podejście do klienta, krótki czas oczekiwania na decyzję. Jak uzyskać pożyczkę? Wejdź na stronę www.kar.pl, pobierz i wypełnij wniosek wraz z załącznikami, złóż go osobiście lub prześlij na adres naszego biura. Jelenia Góra, ulica 1 Maja 27. Pożyczka dla firm. Buduj przyszłość z bezpiecznym finansowaniem. Firma Dolfamex, fabryka narzędzi skrawających, poszukuje pracowników na stanowiska. Mistrz produkcji, kierownik magazynu, operator obrabiarek skrawających CNC. Proponujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Oferty pracy należy przesyłać na adres firmy lub e-mailem. Jestem szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Budżet obywatelski 2017. Wnioski składamy od poniedziałku od godziny 10 rano. Cyfrowa rewolucja w jeleniogórskiej oświacie. Jeszcze więcej pracy będzie w realizacji tych wniosków. Spotkanie z profesorem Janem Żarynem. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 10 listopada. Kamila Krawiecka-Bryl, zapraszam na serwis informacyjny. A dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od dwóch wiadomości z porannej konferencji prasowej prezydenta Jeleniej Góry. Pierwszym z tematów spotkania był rozpoczynający się niebawem nabór wniosków w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski to pomysł, który doskonale sprawdził się w naszym mieście. Co roku swój głos oddaje w nim kilka tysięcy jeleniogórzan i jeleniogórzanek, decydując w jaki sposób powinna być spożytkowana część miejskich funduszy. Pracownicy Jeleniogórskiego Urzędu starają się udoskonalać każdą kolejną edycję. Dlatego w najnowszym budżecie obywatelskim nie brakuje zmian.
W tym roku pewne zmiany, dlatego zapraszam na stronę internetową, żeby je dokładnie zobaczyć. Ja sądzę, że najważniejszym jest czas. To znaczy tak naprawdę dopiero w lutym nastąpi głosowanie nad projektami, czyli jest więcej czasu na ich przygotowanie, przemyślenie, zebranie 50 podpisów popierających sam projekt, żeby mógł być wystawiony do głosowania, no a później no, cała akcja, bo to jest chyba clue tej działalności, namówienia ludzi, żeby głosowali za. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku od godziny 10. Wówczas otwarty zostanie elektroniczny system składania wniosków. Już dzisiaj można go zobaczyć. Wystarczy wejść na stronę www.jeleniagora.pl i kliknąć w zakładkę Budżet Obywatelski 2017. Kto może złożyć taki wniosek? Każdy, kto skończył 18 lat, stowarzyszenie, fundacja, każdy, kto działa w Jeleniej Górze, może złożyć taki wniosek. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego wnioski będą dotyczyły jedynie zadań inwestycyjnych i remontowych. Nie składamy już w tym roku na zadania miękkie i kwota składanych zadań nie może być wyższa niż 200 tysięcy złotych. Miasto jest podzielone na 4 rejony i na każdy rejon właśnie przypada 200 tysięcy złotych. Wymagana będzie lista poparcia. Wnioski po umieszczeniu w elektronicznym systemie będą poddane dokładnej weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta. Jeśli ją przejdą, zostaną upublicznione i wezmą udział w głosowaniu. Na temacie budżetu obywatelskiego konferencja prasowa się nie zakończyła. Drugi dotyczył jeleniogórskiej oświaty. O doposażeniu sal komputerowych w jeleniogórskich szkołach mówiliśmy we wczorajszym serwisie. Dzisiaj temu tematowi poświęcono więcej czasu. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jakie dwa dokładnie projekty unijne uzyskały akceptację i będą realizowane w najbliższym czasie. Przede wszystkim liczymy w tej chwili na rozpoczynające się projekty. To jest projekt tak zwany przedszkolny skierowany do dzieci i nauczycieli naszych jeleniogórskich przedszkoli publicznych. Celem tego projektu jest realizacja zadań związanych z integracją dzieci niepełnosprawnych w środowisku. Ten drugi projekt z kolei jest skierowany do dzieci pracujących w szkołach, które nie osiągają wyników zbliżonych do średniej miejskiej. Celem tego projektu jest podwyższenie jakości edukacji. Wczoraj skupiliśmy się jedynie na tym drugim projekcie, którego kwota przekracza 1 650 000 zł. Jak na razie naczelnik Paweł Domagała nie był w stanie określić, co i w jakiej ilości zostanie zakupione. Teraz wszystko zależeć będzie od przetargów. Trudno jest powiedzieć do końca, czy otrzymamy ten sprzęt w takiej ilości, jaki był zapotrzebowany, ale kierować się będziemy potrzebami placówek, takie jakie zostały złożone we wnioskach, jak również tym, co zastaniemy, tym, co otrzymamy. Prezydent Marcin Zawiła w ostatnim wywiadzie mówił o doposażeniu z tego unijnego projektu prawie wszystkich jeleniogórskich szkół. Dzisiaj okazało się, że dotyczy on podstawówek, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych, w których osiągane były słabe wyniki w egzaminach zewnętrznych. Ja myślę, że to się skończy w końcu na tym, że większość pracowni komputerowych będzie wymieniona. Poza tym, z tego co wiem, to zapotrzebowanie na ten program przy olbrzymiej alokacji pieniędzy, to jeszcze nie jest koniec tych środków finansowych. Bo tu mamy osobno gimnazja, osobno podstawówki, mamy też specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dla elektronika, dla szkoły rzemiosł artystycznych. Czyli jak się to zbierze, no to w zasadzie prawie wszystkie szkoły będą miały wymienione komputery. W niedługim czasie rozstrzygną się losy kolejnych 7 unijnych wniosków dotyczących m.in. doposażeń w nowoczesny sprzęt. Ich łączna wartość opiewa na prawie 3 miliony złotych. Zbliżająca się 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była tematem przewodnim wczorajszego spotkania z profesorem Janem Żarynem, wykładowcą Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz długoletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie z profesorem Janem Żarynem zorganizowane zostało przez senatora Krzysztofa Mroza. Odbyło się ono w Książnicy Karkonoskiej. Sala wypełniona była po brzegi. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, za co najbardziej cenią profesora.
Za obiektywistę, za prawdę historyczną, to jest dwa, za gruntowną wiedzę, za horyzonty myślowe. To dobre wypowiedzi, bardzo dobre prelekcje jakieś, jeżeli to tak można powiedzieć, i komentarze, i śledzę to już od lat. To nie jest jakieś tam moje pierwsze spotkanie. Profesor Jan Żaryn zachęcał do chwili przemyśleń nad tym, co zdarzyło się 11 listopada 1918 roku. A zdarzył się cud, po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Więc pytanie drugie, jak to się stało? Czy ludzie pomogli w tym cudzie, czy też stali biernie Polacy wówczas i tylko czekali na opatrzność Bożą? I oczywiście nie czekaliśmy. To wielkie polskie pokolenie niepokornych, składające się z wielu wybitnych jednostek, doprowadziło do tego, że mogliśmy się cieszyć niepodległością, choć trzeba było jeszcze o nią walczyć w latach 1918-21. Profesor jako wybitny historyk oraz wykładowca w trakcie wczorajszego spotkania z mieszkańcami opowiadał o pokoleniu niepokornych i Złotej Trójce. Bez wątpienia ten garnitur wybitnych postaci otwiera taka Złota Trójka: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, i o nich będę tutaj głównie mówił, a mówił będę w kontekście także takim, który jest aktualny i dziś. Mianowicie polityk, mam nadzieję, że prawdziwy, to ten, który nie chowa się we własnej skorupie, własnym egoizmie i własnych celach prywatnych i partykularnych, tylko oddaje siebie ojczyźnie. Według profesora pokolenie niepokornych jest wzorem. My jesteśmy także w choćby dzisiejszy dzień wygrana Donalda Trumpa, też w takich wydarzeniach bieżących, które tworzą nam rzeczywistość i tworzą nam w związku z tym fundament do szukania odpowiedzi na pytania, jak należy działać, co należy robić. Czy umiemy na te pytania odpowiedzieć, jak to robimy? To jest właśnie to wyzwanie, które wiemy po tamtym pokoleniu, że należy zdać, bo inaczej nie jest się ze zapisanym złotymi zgłoskami. Jak zapowiada senator Krzysztof Mróz, spotkanie z profesorem to początek cyklu spotkań. W najbliższym czasie bowiem zamierza zaprosić kolejne wybitne postaci do Jeleniej Góry. Chciałbym do Jeleniej Góry zaprosić pana profesora Sławomira Cęcykiewicza, pana profesora Andrzeja Nowaka, pana profesora Suleje z Wrocławia, a więc takie najlepsze, najbardziej znane nazwiska współczesnych historyków, aby umożliwić właśnie spotkania, dyskusje uczestnikom z tymi historykami, z którymi często spotykamy się tylko za pośrednictwem książek, które czytamy. O terminach i miejscu spotkań będziemy informować Państwa na naszej antenie. Współcześnie Święto Niepodległości, 11 listopada, jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W tym czasie organizowane są parady, marsze i koncerty patriotyczne. Ludzie wychodzą na ulicę, by wziąć w nich udział. W naszym mieście odbywać się także będzie Bieg Niepodległości. Z kolei w przeddzień 11 listopada w szkołach organizowane były uroczyste apele. 11 listopada 1918 roku to dla nas, Polaków, dzień upamiętniający wyzwolenie ojczyzny po 123 latach niewoli. Konkretnie było to przekazanie władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, który został tymczasowym naczelnikiem państwa. Więc to jest takie symboliczne, tak, że w tym dniu świętujemy Dzień Niepodległości właśnie. To są takie fakty historyczne. Zapytaliśmy uczniów gimnazjum nr 4 imienia Noblistów Polskich, jaki mają stosunek do pokolenia, które walczyło za naszą ojczyznę. Moim zdaniem to bohaterzy i z wielkim szacunkiem będę mówił o nich, bo dzięki nim mieszkam w Polsce, prawda? Podziwiamy, bo walczyli za naszą ojczyznę w naszej obronie, żebyśmy mogli mieć wolny kraj. Gdyby nie oni, to teraz nie byłoby tak, jak jest, bo jest właściwie dobrze w sumie. Niektórzy nawet mogą powiedzieć, że moglibyśmy brać z nich przykład. O 11 listopada nie tylko na lekcji historii mówimy, natomiast w momencie, kiedy się to święto zbliża, również lekcje z wychowawcą są poświęcone
tej uroczystości, temu świętu są przygotowane prezentacje i po prostu każda klasa od pierwszej do trzeciej taką lekcję ma przeprowadzoną. Uczniowie zapowiedzieli, że wezmą udział w wydarzeniach, które organizowane będą w naszym mieście 11 listopada. O 11 zaplanowano trzeci bieg niepodległości, start z Placu Ratuszowego, a o 12 na placu przy Kościele Krzyża Świętego rozpoczną się oficjalne uroczystości. Wczoraj w siedzibie klubu Karkonoszy przy ulicy Złotniczej podpisano kolejną umowę sponsorską. Nowym partnerem jeleniogórskiej drużyny jest firma Platinum Eye. Wiceprezes firmy Platinum Eye, wspierający od wczoraj klub, kiedyś był jego piłkarzem. Teraz w roli sponsora przede wszystkim największy nacisk będzie kładł na grupy młodzieżowe. Zawsze marzymy o tym, żeby wrócić do Jeleniej Góry i wesprzeć przede wszystkim grupy młodzieżowe, bo sam w takowych uczestniczyłem. A drugą najważniejszą rzeczą to jest też to, że zależy nam na tym, aby wesprzeć ten klub finansowo i no, żeby znowu wrócić, że tak powiem, do tych wyższych lig i tym kluczowym aspektem była wsparcie całej społeczności Karkonoszy pod względem też finansowym, bo skoro jesteśmy w tym mocni, to stwierdziliśmy, że możemy połączyć siły i zrobić razem coś więcej. W zależności od tego, co uda nam się wspólnie z naszym nowym partnerem wypracować, również bezpośrednia główna kasa klubu może liczyć na wsparcie finansowe. Mówimy o konkretnych kwotach? W przeciągu roku będą to bardzo istotne kwoty dla naszego budżetu, idące w 1000 złotych. Pieniądze potrzebne są przede wszystkim na mecze wyjazdowe. Pieniądze są potrzebne na wszystko tak naprawdę. Pieniądze, jakie w tej chwili otrzymujemy na szkolenie młodzieży, wystarczą praktycznie, licząc te wszystkie nasze grupy młodzieżowe, na jeden wyjazd w miesiącu. Bardzo mocno skupiamy się też na tym, że jeżeli się okaże, że pojawi się jakiś indywidualny piłkarz, który się będzie mocno wybijał, na tle reszty będziemy chcieli wziąć go też pod własną opiekę, z racji tego, że mam też własną fundację, która wspiera różnych sportowców, począwszy też od sportów piłkarskich, ale też po sporty alternatywne. W ten weekend piłkarze zagrają na wyjeździe w Chocianowie, z kolei za 2 tygodnie powalczą o punkty w Jeleniej Górze. Szykuje się gratka dla kinomaniaków oraz sympatyków mocnych wrażeń. Między innymi dla nich w najbliższy piątek kino Helios przygotowało pewną propozycję. Jak zawsze w piątek, tym razem 11 listopada w kinie Helios odbędzie się maraton filmowy. O godzinie 23 wyświetlane będą wszystkie 3 części Pitbulla. Pitbull, Pitbull Nowe Porządki oraz najnowszy film Patryka Wegi, Pitbull Niebezpieczne Kobiety. Sam film traktuje o tematyce gangsterskiej, ale też i pokazuje świat nie zawsze grzecznych, poprawnych policjantów. W tym roku dojdą do tego scenariusza jeszcze kobiety. Niemniej jednak mam wrażenie po zwiastunach, że mimo wszystko ten pierwiastek żeński nie wniesie tutaj łagodności. No i cóż, reżyseria bezkompromisowego Patryka Wegi, także mocne męskie kino przed nami. Przypominamy, że na maratony filmowe kino Helios nie prowadzi rezerwacji. Realizowana będzie tylko sprzedaż bezpośrednia lub przez aplikację kina Helios. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę. Życzę Państwu udanego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia. Minimalny stan techniczny opony, jeżeli chodzi o bieżnik, przy oponach letnich to jest 3 mm, przy oponach zimowych 4 mm. Apelujemy zdecydowanie o to, żeby kierowcy nie zwlekali aż do pierwszych śniegów. Jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik.
Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych. Pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tegoroczne trendy jesienne to ciepłe i naturalne barwy. Metaliczne kolory, zwłaszcza odcienie miedzi i złota, są bestsellerem. We wnętrzach ceniona jest prostota w połączeniu z wyrafinowanymi dodatkami. Liczy się także jakość. Stylową jesienną kolekcję oferuje salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Do każdej kołdry puchowej Jasiek gratis. Wyprzedaż kolekcji letniej.